W najnowszym Wprost. Joanna Miziołek. Eliza Olczyk. Przedstawiamy Państwu niedyskrecje parlamentarne, informacje zawsze prawdziwe, aczkolwiek nieoficjalne. Donald Tusk, szef Europejskiej Partii Ludowej, obecnie nie milczy w czasie tej kampanii prezydenckiej i od czasu do czasu wrzuca takie dosyć kontrowersyjne opinie na Twittera. Ostatnio napisał: po tym jak okradli PCK, trudno się dziwić, że chcą zarobić na epidemii. I ten tweet pojawił się zaraz po stwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. No i to oczywiście był kamyk do ogródka PiSu, bo to w kulisach PiSu jest ta afera z PCK, ale politycy, nawet bardzo sprzyjający Donaldowi Tuskowi, uważają, że w momencie, kiedy przestał już być takim potencjalnym kandydatem na kandydata na prezydenta, to też przestał interesować opinię publiczną. Stąd on zaostrza swoje wpisy, żeby jednak wywołać jakieś wrażenie, a tu nic z tego. Tu nic z tego, ale mimo wszystko te wpisy są podobno ściśle skoordynowane ze sztabem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo ten wpis miał być nawiązaniem do konferencji prasowej posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy poinformowali o rządowym zleceniu dotyczącym produkcji testów na koronawirusa opiewających na 3,5 miliona złotych, czyli bardzo dużo. Ale skoro już jesteśmy przy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, to jeden z naszych informatorów powiedział, że Joanna Lichocka ma dziś większą rozpoznawalność niż Małgorzata Kidawa-Błońska, oczywiście za sprawą swojego słynnego gestu, czyli pokazania środkowego palca. No i podobno jest tak, że ona w tej chwili jest rozpoznawana przez ponad 90% obywateli. Jest taka zasada PR-u, że nieważne jak mówią, czy dobrze, czy źle, byle po nazwisku, więc może ten gest jej się przyczynił do jej popularności. A Małgorzata Kidawa-Błońska podobno ma tylko rozpoznawalność na poziomie 70%. A ten taki żelazny elektorat, ile osób z nich chce głosować na Małgorzatę Kidawę-Błońską? Nieco ponad 64% tylko. Czyli dosyć mało. A my na resztę informacji zapraszamy do najnowszego tygodnika Wprost i za tydzień na wideo.